tej walce właściwie zostało powiedziane już wszystko, być może poza jednym drobnym porównaniem. Pierwszy dopiero zasmakował, jak to jest być mistrzem, drugi cholernie za tym smakiem tęskni. Borys jest zawodnikiem, którego zupełnie nie lekceważę i do którego mam wielki szacunek i to jest gość, na którym ja budowałem jakoś swoje marzenie a propos wielkiej kariery. Patrzyłem na ten ranking i myślałem sobie, kurde, on jest w pierwszej trójce, jaki to jest mocny zawodnik. Jestem teraz na tej fali zwycięskich walk, bo 3 walki wygrałem z rzędu. Wygrałem z byłymi mistrzami, więc on jest w szczycie, ja jestem w szczycie, także możemy się sprawdzić właśnie w tym kulminacyjnym, najlepszym momencie. Sam Borys ma taką historię w mojej głowie. Od tylu lat go obserwuję, tyle walk jego widziałem, że jak myślę o Borysie, to myślę tylko o tej całej jego historii. Przed Pudzian fajne światło rzucił na to wszystko. Coraz więcej ludzi zaczęło to oglądać. Byłem przy tym, jak wprowadzono klatkę. Byłem wtedy, kiedy było to na Stadionie Narodowym. Także byłem przy tych największych takich skokach. Jest to dla mnie coś wspaniałego, że mogę przy tym być i mogę to tworzyć, być częścią i to nawet taką ważniejszą częścią. Zajebista sprawa. W nadchodzącej walce z Borysem przede wszystkim ten pojedynek musi być prowadzony w stójce. Ja czuję, że jeśli chodzi o przynajmniej samą stójkę, to jest inny poziom. Mocne strony Mariana Żółkowskiego. Korzystanie ze swojego dystansu. Work hard. Praca na nogach. Don't complain. Uderza wtedy, kiedy ma uderzyć. Take it in. Nieszablonowy. Give it all out. Z każdą kolejną wygraną daje mi to pewność, że mam te umiejętności na tyle dobre, że mogę coraz więcej w tych walkach ryzykować. To, co poprawiłem, to w końcu wierzę w to, że mogę nokautować. Wiem, że jak wejdę, jestem w stanie zrobić krzywdę, ogromną krzywdę. Jest jakaś we mnie wrażliwość, która nie pozwala mi kogoś tak totalnie zniszczyć. Oczywiście do pewnego momentu mam w głowie, że chcę zdominować, chcę wygrać. To jest walka, której nie może się objawić ta moja wrażliwość, bo może być moment, w którym gdzieś trafię Borysa, gdzieś będę blisko wygranej i przez to, że się zawaham, gdzieś to zwycięstwo mi ucieknie. Czuję, że to jest gość, którego jak będzie zraniony, on wcale się łatwo nie podda. Wręcz przeciwnie, może stać się nawet groźniejszy. Wiem, że jeśli dobiorę się do niego, to nie odpuszczę, dopóki walka się nie skończy. I want to know your eyes when it comes to the great shot there from Żukowski. Oh, there's the right hand. There's the championship strike. But for the Anaconda, that's it. Oh, and there's the top round. It's all over. Będę się czuł szczęśliwy, jeżeli zdobędę pas KSW i będę mógł go obronić parę razy. Potrzeba ciężkich sytuacji do tego, żeby dojrzeć, żeby gdzieś dalej pójść, coś więcej chcieć, coś bardziej docenić. Trzeba wygrać wiele wojen i to nie tylko tych w klatce, ale także w swojej głowie. To, w jaki sposób Marian się rozwija, jest naprawdę imponujące. A co ciekawe, w ostatnich 3 walkach mierzył się z kolegami klubowymi Borysa. Tutaj trzeba zbudować plan działania, trzymać się go z chłodną głową i tyle. I nie ma co myśleć o innych rzeczach. Ja nie chcę łatwej walki. Jeśli taka się wydarzy, bo na przykład dobrze trafię Borysa, no to fajnie. Oczywiście wezmę to i będę szczęśliwy, ale jeśli się na coś nastawiam, to na bardzo ciężką walkę. Muszę powtórzyć to, co zrobił Gamel. Borys, stoczenie pojedynku z tobą to dla mnie zaszczyt, ale gdy wejdziemy do klatki, nie będzie żadnego respektu. Przygotuj się na ciężką walkę. Marian, kulturalny gość, bardzo w porządku. Nie mogę o nim powiedzieć złego słowa, ale całe swoje usposobienie zostawiamy poza klatką, a w klatce spotkają się 2 dziki.